Cześć, siemano, miodowi szaleńcy, miodowi maniacy, miodopijcy i miodoroby. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowo specjalny, bo przy niemałym udziale naszych widzów. A co dokładnie, no to już macie w tytule, o czym to będzie, ale więcej szczegółów już za chwilę. Ja jestem Matej. A ja jestem Krzychu. Wyglądacie Kings of Meat i już teraz was zapraszamy na kolejny odcinek. Wspomnieliśmy, że odcinek wyjątkowy z dwóch powodów, znaczy w sumie z wielu powodów, ale z dwóch powodów z uwagi na naszych widzów. Pierwszy powód to sam pomysł, tak, który padł od pana Krzysztofa, który nie tego Krzysztofa. Nie, mnie, pana Krzysztofa H. Pod filmikiem chyba o duńskich miodach. Właśnie padło pytanie, czy może nagralibyśmy jakiś odcinek o podstawowych wadach miodów. No i odzew jest z naszej strony, nagrywamy. Tak, to jest świetny pomysł i od razu go podłapaliśmy. Wiadomo, trochę nam zajmuje zawsze nawet się spotkanie, bo poza kręceniem filmików mamy jeszcze swoje inne sprawy, ale w końcu jest. Za chwilę będziemy mówić o wadach miodach. Ale jest również druga okazja, znaczy, może raczej przy okazji tego odcinka chcieliśmy was zachęcić do wsparcia jednego z naszych przyjaciół, którego córeczka cierpi na dosyć poważną wadę, autyzm, i chcieliśmy was zachęcić do przekazania 1% podatku na rzecz jej rehabilitacji, bo wymaga rehabilitacji non-stop. Link do wsparcia, jeżeli byście chcieli, znajdziecie poniżej filmiku. Maciej jest nie tylko Człowiekiem z branży, nie tylko miodocydnikiem, nadmiennie, że medalistą, nagradzanym miodocydnikiem, tak, w konkursach. Tak, Maciej dwukrotnie chyba zdobył medal. Dwukrotnie na dwa razy srebro na konkursie Mid Madness. A oprócz tego jest zawodowym piwowarem, także my osobiście chcemy go wspomóc i poczuliśmy się odpowiedzialni też troszkę na to, że chcemy coś więcej zrobić i dlatego nagrywamy i was również zachęcamy. Jasne, to jest wasz wybór. Jasne, to jest teraz taka pora roku właśnie, że się rozlicza z pitów i tak dalej. Także jeżeli nie przekazujecie nigdzie tego procenta, to po prostu proszę, zaznaczcie to. To nic to was nie kosztuje, a zamiast dawać fiskusowi, dacie na fajny, szczytny cel. Jeżeli na przykład już dajecie ten procent i co roku szukacie jakiejś innej osoby, innej instytucji, którą się wspomóc, no to wspaniała okazja właśnie zmienić, podpisać ten numer KRS-u i tak dalej. Wszystkie, tak jak Matej powiedział, szczegóły są pod spodem. Macieja znamy osobiście, także to nie jest, wiemy, że to nie jest też jakieś naciąganie, bo słyszeliśmy o wielu takich przypadkach. Także ręczymy za tego miodosytnika i piwowara osobiście. Dobra, ale teraz do rzeczy. Do meritum przejdźmy. Do meritum, czyli do wad w miodach pitnych. O dziwo, miody również mają wady. Najlepiej, żeby miały ich jak najmniej, zresztą to tak samo jak w przypadku ludzi. Ja na przykład jestem bez wad, a Krzysztof ma ich troszkę i no wiecie jak to jest. No cóż. Skromny człowiek, prawda? Zawsze skromny. I to nie jest wada. Zacznijmy od pierwszej wady w miodach, nie twojej tym razem. Okej, okay, bo chciałem powiedzieć, że lekka nadwaga, ale dobra. Nie. Newton tak rozszerza. Szeroko kątny obiekt. Chyba dobra. Okej. Od czego zaczniemy? Od octowości. Octowość, czasami zaoctowanie, to nic innego jak infekcja, bardzo często jest to infekcja bakterii. Może jak, czym się to przejawia? Po pierwsze tak, jest duża kwasowość lotna na nosie. Czyli czujecie taką kwasność, aż czasami wręcz uderzającą po nozdrze. I podobnie w smaku też, ostry, kwasowy, bardzo taki, jakbyście pili ocet Pili albo powąchajcie ocet. Wiadomo, to może być na różnym poziomie. Oczywiście. To może być, szczególnie w pierwszej fazie, kiedy bakterie
jeszcze nie namieszały tam w naszym nastawie, to może być bardzo delikatne przebicie się octu i w smaku, i w aromacie. Ale z czasem, niestety, to bakterie wezmą górę nad drożdżami. Co jest tego przyczyną, albo jak temu zapobiec? To przede wszystkim, tak jak wspomniałem, przyczyną są... Może być infekcja bakteryjna? Przede wszystkim infekcja bakteryjna. Może być kiepski szczep drożdży użyty? To też się może zdarzyć, po prostu z dwóch powodów mógł być albo po prostu zły, albo po prostu mógł nie dać rady się tam przebić. Może to być też słaba jakość albo zanieczyszczenie produktów, które użyliście do zrobienia miodu. Tutaj głównie chodzi raczej o owoce, które czasami są dodawane na fermentację cichą. I one mogły już być zakażone i wprowadzacie w tym momencie... I chyba jeszcze utlenienie duże jest też taką... No tak, bo one lubią tlen i to może być powodem, jeżeli na przykład w waszym balonie jest dosyć duża powierzchnia między nastawem a korkiem. Tam jest na ogół dużo tlenu, szczególnie w fermentacji cichej, bo burzliwej tam dwutlenek węgla wybija i tlenu nie ma, ale w fermentacji cichej i w leżakowaniu tam powinno być nalane pod sam korek, żeby był jak najmniejszy dostęp do tlenu, a to tlen sprzyja rozwojowi bakterii. Zaoctowanie czasami można pomylić z kwaśnością miodu, co jest kolejną wadą. Tak, tak. Octowość w pierwszym etapie często może być pomylona z takim jakby zakwaszeniem, czy właśnie kwaśnością miodu, która się objawia po prostu aromatem i smakiem takiego... Sama nazwa wskazuje, po prostu jest zakwaśny miód. Dobry miód musi być zbalansowany. To my trąbimy o tym zawsze, że balans i tak dalej, ale dokładnie o to chodzi. Jeżeli miód jest za kwaśny, to są to wady. W tej chwili gadamy właśnie o kwaśności. Czyż kwasowości? Kwaśności. Kwaśność. Kwasowość, to nie. Czego mogą być to przyczyny? Przede wszystkim ponownie infekcja bakteryjna, często laktobakilusy. Bakterie kwasu mlekowego, które po prostu zakwaszają nam nasz miód pitny. Tak. Później z takich mniej oczywistych rzeczy, na przykład niskie pH fermentacji. Tak, bo to sprzyja rozwojowi właśnie to również bakterii. A z bardziej oczywistych z kolei przyczyn to tak, użycie składników, które są zbyt kwaśne i które tą kwasowość nam wprowadzają do smaku. Może to być też miód, bo miód sam sobie jest... kwaśny. Tak, no ale wiadomo. Jest słodki, ale jego pH jest stosunkowo kwaśny. Ale też owoce i tak dalej, te różne dodatki w zależności właśnie, bo one mają różną kwasowość i czasami to się tak po prostu stanie, że ta kwasowość, kwaśność tam wyjdzie na górę, nie? I ostatnia chyba taka rzecz, mała słodycz. Tak, no jeżeli... Zbyt mała ilość użytego miodu lub zbyt mało słodkiego. No po prostu... kwaśność może być na odpowiednim poziomie, ale po prostu nie jest to wystarczająco zbalansowane ze słodyczą i samo odczucie jest wykręcające twarz. Niektórzy takie lubią, nie? Teraz moda na piwa kwaśne takie, nie? Te sourdough. Była, nie wiem czy jeszcze jest. W piwach nie siedzimy, ale było. Jest i ludzie niektórzy tak lubią. Pewno w Stanach nowofalowe miody też są takie sour. Kolejną wadą, która bardzo często jest uznawana za zaletę, to jest nadmierny alkohol, czyli taka wysoki poziom alkoholu w miodzie w stosunku do pozostałych. Tak, bo tutaj znowu balans, tak, że ten alkohol musi być na odpowiednim poziomie, a nie, że procentyzyjny napada przy półce, 18% to bierzemy, bo będzie mocniej walił. To często jest błąd początkujących miodosytników, winiarzy, żeby zrobić jak najmocniejsze. No ale to nie o to też chodzi, żeby było jak najmocniejsze, tylko chodzi o to, żeby było również dobre. Czym to się przejawia? No wiadomo, ostry, wręcz palący, rozgrzewający alkohol. Rozgrzewający często. I na nosie, i w smaku, i w piciu. I teraz w tym smaku to może być wiadomo przy piciu, ale także może być pozostawać jako posmak, jako ten aftertaste. To nawet czasami jest taki wręcz pikantny, nawet tak. Szczepiący może. Zresztą każdy wie jak alkohol smakuje, jak nie. To zapraszamy do najbliższego sklepu monopolowego. Tam można się zapoznać z tą wadą. Kupić sobie małpeczkę i zdegustować, prawda? Przyczyną tego
Może być jak zwykle kilka. Ponownie tutaj może być niewłaściwy szczep drożdży. Niewłaściwy drożdży, ale także fermentacja, na przykład chyba zbyt wysoka temperatura fermentacji powoduje, że ten alkohol się wytrąca i jest bardziej, bardziej rozpoznawalny. Z wysoką temperaturą to jest tak, że uczucie alkoholowe jest mocne, ale to nie jest ten alkohol, który jakby jest pożądany w trunkach. To jest inny, który sprawia, że odczucie alkoholowe jest znacznie wyższe. Co tam jeszcze może być przyczyną? Zbyt krótkie leżakowanie. Wiadomo, taki miód po fermentacji, on też ma zupełnie tą alkoholowość inną niż taki już odleżany. Także jeżeli ściągniecie sobie po prostu z balona na przykład, to on może wydawać się bardzo właśnie alkoholowy. Natomiast po odpowiednim leżakowaniu się ładnie wszystko wygładzi. Także krótkie leżakowanie. Czas na ogół działa na korzyść, całego miodu, ale wygładza alkohol zdecydowanie. Co, przy smakach jesteśmy, to co następna po alkoholu na przykład jest to takie odczucie chemiczności, czyli chemiczność. Czyli odczucie takiej sztuczności tego miodu. No. Może być słony, kwaskowy, jakiś gorzkawy na przykład. No. Albo centralnie kojarzący się z taką z chemią, nie? Z apteką, no, czymś, no. Z apteką to niekoniecznie, to będzie inna wada, ale no taki może bardziej proszek do prania, coś takiego. A przyczyny tego są bardzo proste i równie proste do zapobieżenia. Bardzo często jest po prostu nadmiar pożywki. Tak, to jest zdarzało nam się nawet takie miody oceniać, gdzie po prostu mi to koleżanki okazało, jakby ktoś dosypał paczkę Wibowitu. O, Wibowit. Wibowit. Tak, to lata 80., 70. to wiedzą, co jest Wibowit. Multivitamina w dzisiejszych czasach dla młodszych widzów. Chodzi o to, że to nawet się przejawia właśnie w takim smaku i aromacie. Takie witaminowe aromaty, które nie są do końca pożądane. Co jeszcze może być tego przyczyną? No wiadomo, że sprzęt trzeba dezynfekować. Ale jeżeli zdezynfekujecie swój sprzęt, to trzeba go też później przepłukać. Jeżeli jest za dużo środka, albo środek był użyty źle, to się również może przedostać do miodu. Jasne. I chyba jeszcze, jeżeli woda jest kiepskiej jakości, też może mieć wpływ na to, że później ten smak jest taki i zapach nie za bardzo. No? Bo jeżeli nie robicie miodu z dodatkiem soku, to pamiętajcie, że woda, nie miód, woda to jest podstawowy składnik miodu pitnego. Więc jeżeli... Za wyjątkiem półtoraka, ale przeważnie jest to, woda jest tym głównym składnikiem, więc jeżeli to jest główny składnik, to ma olbrzymi wpływ na finałowy produkt, dlatego dbajcie o jakość wody. Zalecam sprawdzanie pH, czy nawet używanie wody filtrowanej, przegotowanej, albo nawet butelkowej, ale nie mineralnej, bo tutaj możecie znowu przedobrzyć. Wada, jak sama nazwa wskazuje, tutaj będzie dotyczyć wyglądu miodu, czyli że miód nie jest przejrzysty, nie jest klarowny. Czasem mogą być takie drobinki, może być przejrzysty, ale mogą być na przykład drobinki albo takie fafołki. Tak, czyli generalnie no, miód nie jest klarowny. Teraz tak, jakie mogą być przyczyny? Za krótko leżakował, prawda? Jeszcze się tam nie wszystko ładnie nie ułożyło. Brak użycia albo błędne użycie środków klarujących, albo w przypadku miodosytni profesjonalnych złe użycie filtra na przykład. Kolejna wada, która bardziej się kojarzy często z piwem, DMS, czyli nie to co myślisz, tylko DMS, siarczan diametylu, chyba tak to się mówi prawidłowo, siarczek diametylu, przepraszam bardzo. I teraz tak, jak to się przejawia? Zupa warzywna. Nie, no to są często alarmaty właśnie takie warzywne. Kapusta, cebula. Czy to świeżych, czy to gotowanych, czy nawet takich z puszki też warzyw. Kapusta, szparagi, cebula. Cebula mocno. Pietruszka chyba, nie? Takie alarmaty, nie? Wyczuwalne. Często nie są to jakieś mocne alarmaty, ale wyczuwalne. W miodzie raczej rzadziej niż chyba w piwie, przynajmniej ja się tak nie spotkałem tak często jak w piwie. A przyczyny tego są następujące. Na przykład wadliwy lub zanieczyszczony
szczep drożdży użyty, lub matka drożdżowa użyta niezbyt silna, która nie poradziła sobie przy fermentacji. Często błędnie rozpoczęta, w złych warunkach, albo po prostu za mało drożdży finalnie. Co jeszcze może być? Infekcja bakteryjna ponownie. Zobaczcie, że ta infekcja bakteryjna i zły szczep, albo szczep drożdży, albo nieprawidłowe drożdże bardzo często się pojawiają w tych wadach. Także to są rzeczy, na które warto zwrócić. No i mogą to być też elementy środków czyszczących, które po prostu błędy popełniane w trakcie czyszczenia i jakieś pozostałości, które w jakiś sposób oddziałowują i dają nam takie nieprzyjemne aromaty i smaki. Dobra, jedziemy dalej. To chyba wszystko. No, wiadomo, że w każdą z tych wad moglibyśmy się troszkę wgłębić jeszcze bardziej. No ja bym nie mógł, bo żadnych z tych wad nie występują. Ja jestem pełen wad, ale moje miody są bezbłędne. Ja jestem bez wad, ale miody to ciągle jakieś wady. Kolejna wada to tak zwany korek, albo choroba korkowa. Bardzo często występuje w winach, to jest chyba najczęściej występująca wada win, które możecie kupić w sklepie. Jeżeli chodzi o miody, to takich badań nie ma, ale jeżeli ktoś używa korków tych sprasowanych, czy prawdopodobnie sprasowanych, nie tych prawdziwych, to może się pojawić. A objawia się to w jaki sposób? Przede wszystkim z taką stęchlizną, zapachem pleśni, mokrego kartona, nawet mokrej sierści, to są takie najbardziej chyba podstawowe charakterystyczne takie cechy, aromaty, zapachy, aromaty. No taka generalnie często jest to stęchlizna taka, nie? Tak. Często co mi nawet otworzysz korek, pomachasz i czuć go tak troszeczkę. Nie trzeba być właśnie jakimś tam specjalnym, wyczulonym sommelierem, żeby tą wadę rozpoznać. A przyczyna tego jest wręcz banalna, to jest po prostu korek był zanieczyszczony albo nieszczelny, bo też tak może być, się zdarzyć. Mogło być, dojść do zanieczyszczenia w elementach drewnianych, które na przykład używaliśmy do leżakowania, na przykład beczki drewniane, czy w domowych warunkach, na przykład płatki. Ja swoje płatki na przykład zawsze na chwilę zalewam gorącą wodą albo zalewam spirytusem i dopiero po takim przygotowaniu dodaję je do swojego zestawu. Niektórzy będą dyskutować, że tam już jest alkohol, niekoniecznie to trzeba, ale lepiej, czasami lepiej chuchać na zimne. Lepiej chuchać na zimne, a nie mieć choroby korkowej, bo to poważna choroba. Może też być tego przyczyną, o dziwo, to czym się dowiedziałem przygotowując się do tego odcinka, nadmierne użycie chloru do czyszczenia sprzętu. Także też się czegoś nauczyłem przygotowując się do tego odcinka. Dobra. O tym też często właśnie mówimy, jeżeli miód jest taki za słodki, ulepek, taki wiecie, no syropowy, niefajny. Balans. Balans to jest to, o czym zawsze trąbimy już nie raz. Jeżeli jest coś za słodkie, to też nie jest idealne, czyli jest to wada miodu. No i tutaj można to jakoś, znaczy przyczyny też są tego takie, a jednocześnie podpowiedź, jak można tą słodkość jakby zniwelować. To na przykład niewystarczająca ilość tanin. Gdybyśmy mieli więcej tanin, moglibyśmy tą słodycz jakby zbalansować i ona nie byłaby aż tak drastyczna. Ale przede wszystkim chyba w domowych warunkach to jest po prostu, że fermentacja nam stanęła. Tak. Czyli albo zbyt dużo użytego miodu do nastawu, lub za słabe drożdże, które po prostu osiągnęły swój próg wytrzymałości i dalej nie fermentują. Może też być zbyt chłodna temperatura fermentacji, tak? Niektórzy wiem, że trzymają na strychu, albo w piwnica jest bardzo zimna, to może się po prostu zatrzymać. Ona teoretycznie ruszy, jak temperatura odskoczy, ale może się zdarzyć, że ktoś zlał na przykład zanim to nastąpiło. Estry. Estry, tak. Kolejna wada. To się objawia takimi aromatami owocowymi, jakieś jabłko, cytrusy, banany, tylko też nie mylcie tego z takimi pożądanymi aromatami, które czasami, wiesz, mówimy o odczuciu, biały, ładny owoc, tam jabłko. Ja na przykład delikatne estry lubię. Tu chodzi, wadą będzie, jeżeli będą one na zbyt wysokim poziomie. Tak, będą to aromaty, które będą przeważały, a nie będzie innych aromatów obecnych, także objawiają się tymi aromatami owocowymi, tak jak powiedziałem, jabłkowy, gruszka, banan,
cytrusy ogólnie. Cytrusy też, no czasami. Takie no owocowe często aromaty, ale mówię to na wysokim poziomie. A przyczyną tego jest bardzo często zły szczep droszczy, na pewno. Tutaj znowu trzeba się od tego odnieść. Bardzo się łatwo o tym mówi, ale to bardzo często jest przyczyna tego. Warto wtedy poeksperymentować może z innymi drożdżami. Zbyt mała ilość tlenu przed rozpoczęciem fermentacji. Tlen jest bardzo ważny dla drożdży w pierwszej fazie. Także trzeba natlenić ciasto. Jeżeli tego tlenu było niewystarczająco, może to spowodować, że drożdże są zestresowane. To też jest właśnie przyczyna tego. I właśnie wyprodukują takie niepożądane aromaty. Stres drożdży w ogóle wpływa na to. Tutaj częste zmiany temperatury mogą mieć też wpływ na właśnie stres drożdży. I chyba wszystko, co jeszcze tutaj sprążę, bo to chyba trochę jest. No i jeszcze zbyt krótkie leżakowanie. Znowu. Miód jest dla ludzi cierpliwych. Powinien swoje odleżeć. I tyle. Te aromaty jabłkowe właśnie, takie estrowe, bardzo często są pojawiają się w naturalnych miodach sesyjnych. Tak. Co tam jest bardziej do zaakceptowania, bo one nie są przystosowane do długiego leżakowania. I tam się to po prostu w taki sposób objawia. Ale jeżeli robimy miód na taką tradycyjną modłę, no to powinien poleżeć minimum. No, z pół roku minimum. Zależy od miodu, o. Myślę, że ja bym opisował jednak do minimum na 8 miesięcy, ale Krzysztof robił parę szybkich fermentacji. Ostatnim czasem zwłaszcza. I działało, nie? Tak, ale to były słabsze miody, nie? Przy trójniaku to jest minimum ten rok od nastawu do, powiedzmy, butelkowania. Także ja z reguły leżakuję go w balonie, nie? Nie że w butelkach, tak, tylko w balonie. Tak, ale nieważne. Aromaty, smak bardziej, żelaza, miedzi, nawet czasami może to się kojarzyć trochę z krwią, bo w krwi mamy dużo żelaza. A przyczyny tego mogą być... Są bardzo proste, przede wszystkim jest to użycie złej wody, która miała na przykład zbyt duże poziomy żelaza. Także jeżeli mieszkacie na przykład gdzieś, nie wiem, w Polanicy Zdroju, to nie do Zdroju po wodę na miód, tylko właśnie woda... odpowiednia, prawda, która nie ma tych poziomów żelaza i innych związków zbyt wysokich. Oprócz tego... Woda jest bardzo ważna. Może być też przyczyna na przykład, że jeżeli używacie, to raczej się zdarza w komercyjnych miodosypniach, sprzęt po prostu, nie rdzewka, staje się rdzewką i gdzieś tam jest jakieś uszkodzenie i tu się przedostają pewne właśnie takie aromaty właśnie wtedy tej miedzi, rdzy, żelaza. A w takim domowym powiedzmy miodosytnictwie to jeszcze nadmierne użycie pożywki też może wprowadzić taki właśnie taki posmak zbyt mierny. Nadmierne użycie pożywki. Tu mamy następną, mamy pleśń, ale to troszkę się nam pokrywa z chorobą korkową. Oczywiście pleśń mogła wystąpić na powierzchni miodu. Generalnie, jeżeli pleśń wystąpiła w czasie fermentacji, czy już po i jest już w zaawansowanej formie, no to taki miód jest do zlewu, tak, do kanału. Nie tylko sama pleśń jest pleśnią, nie sama pleśń jest problemem, tylko te związki, które ona wytwarza i one już są w miodzie, także... Jeżeli to jest na początkowej fazie, powiedzmy, że dopiero założyliście, to zaczyna wychodzić, to jeszcze teoretycznie można ten nastaw w tej pierwszej stawie próbować ratować przez zlanie go do gara, zagotowanie, przygotowanie i po prostu od nowa, że powiem, zaszczepienie drożdży. Utlenienie. I teraz tak, jak to się charakteryzuje? To utlenienie jest zbyt duże. To będą to zapachy w stylu mokrego zowu, jakiś mokry karton, spocona końska sierść. Nie wiem, jak pachnie spocony koń, może wy wiecie, ale podobno właśnie tak to się objawia. No i taki najbardziej charakterystyczny chyba to jest zapach sherry. Sherry, no. Także... Ale sherry to już tak właśnie jest ten delikatny i to jest bardzo często charakterystyka polskich miodów. Tak, ale tu chodzi z kolei, że ono jest pewnie znowu na zbyt wysokim poziomie. Tak, oczywiście, bo polskie miody charakteryzują się delikatnym utlenieniem i delikatne utlenienie, przynajmniej w naszym kraju, nie jest uznawane za wadę.
Moim zdaniem jest to pewna rodzaj zaleta. No, dostarcza taki kolejny element składowy z tego miodu, także robi go bardziej takiego, wiecie, złożony, bardziej kompleksowy. Co jest tego przyczyną? No to na przykład przy zlewaniu do butelek zlewanie, także tego tlenu się dostaje, ten płyn leje się do butelki z góry, buzuje i się dostaje dużo po prostu tlenu. Co jeszcze może być przyczyną? Nieszczelność. Na przykład nieszczelność korka, to było też już przy tym, przy chorobie korkowej. Pozostawienie zbyt dużej powierzchni w butelce czy w balonie, którym to leżakuje, a także wysoka temperatura leżakowania również może się do tego przyczynić. Bo generalnie zasada jest taka. Fermentujemy w określonych temperaturach, które drożdże lubią, leżakowanie natomiast raczej w niższych temperaturach. Tak, tak. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli rozlewamy już do butelek, starajmy się to robić możliwie delikatnie i szybko. Po ściance najlepiej lać. No, Krzychu ma rację. Po ściance. Kolejna wada. Fenole. Co? Fenole. Czyli taka apteka. Chyba najłatwiej. Takie aromaty aptekarskie, bandażu. Przyczyną tego może być na przykład... Kiepska jakość wody, kiepski szczep drożdży. Ponownie, infekcja. Infekcja bakteryjna. Na przykład jeżeli leżakujecie w beczce, może być kiepska jakość... dębu, czyli dębu, beczka, nie? Lub same płatki mogą być, powiedzmy, jakieś tam średniej jakości i to może podobać takie aromaty. I to jest bardzo nieprzyjemny aromat też łatwo wyczuwalny. Tak, nie mylcie tego z kolei z dobrze fermentowanym miodem lipowym, który ma też podobny aromat, ale to jest charakterystyka tego miodu. I jest to troszkę inny, tam jest taki bardziej więcej pikantny, tu jednak... Tak, ale wielu ludziom się kojarzy z tą apteką właśnie i no, pewnie słusznie. Skoro już o chemii, to też warto wspomnieć o takich aromatach rozpuszczalnika. Kolejna wada. Kolejna wada. Rozpuszczalnik, no to tutaj wiele co mówić. Otwórzcie sobie rozpuszczalnik do paznokci i powołajcie. No, zmywasz do paznokci, lakier, to takie zapachy to właśnie, bardzo niepożądane. I tu ponownie wrócimy, to się bardzo często powtarza. Infekcja bakteryjna to może być albo po prostu zły lub słaby szczep drożdży, to chyba główne przyczyny. Ale? Na przykład też zbyt wysoka temperatura fermentacji lub niewystarczająca ilość pożywki. Kolejna wada, Memory 5. Siara. Siara. I wszystko jasne. Wszystko jasne. Czyli takie aromaty zgniłych jaj, zapałek, no siarki, siarkowodór generalnie. Przyczyny. Przyczyny tego. Infekcja bakteryjna i zły szczep drożdży. Zły szczep drożdży, ale także na przykład występowanie siarki w wodzie, niewystarczająca ilość pożywki lub pozostawienie miodu po fermentacji nad osadem drożdżowym. W zbyt wysokiej temperaturze. Szczególnie jak jest właśnie wysoka, chciałem to powiedzieć, szczególnie jak jest wysoka temperatura, to wtedy ma to wpływ na to, że siarkowodór się tam ulotni. Już chyba... Może być też przesadzenie z pirosiarczanem. Też jak się może to zdarzyć. Nadmierna taniczność charakteryzuje się z takim cierpkością, że ściąga wam twarz. Drętwieje język. Przyczyny tego mogą być bardzo proste. Skórki, owoce, to wszystko ma w sobie taniny i nadmiar tego może sprawić, że jest ich po prostu za dużo. Za dużo przypraw pewnych, które też mogą tą taniczność podbić. No i drzewo. No dokładnie, czyli ta najbardziej podstawowa, czyli zbyt długie leżakowanie, czy to w beczce, czy też na płatkach. Zbyt duża ilość na przykład płatków też się zdarza. Wiadomo, delikatnie z taniczością jest ok, ale nie można przeholować, bo jeżeli zacznie wam ściągać usta, albo poczujecie, jakbyście mieli kawałek dębu w ustach. Czy język wam zdrętwieje, to już nie jest. To już nie jest chyba fajnie. Wada kolejna, którą ja osobiście lubię znaleźć w miodzie. Oczywiście wiadomo, nie przesadnie, bo nie chcę, żeby mi się kojarzyło, jakbym miał świeczkę. Czyli... A to jest taka woskowość. Niektóre miody mają to do siebie, że charakteryzują się właśnie takim posmakiem wosku pszczelego, a powodem tego jest często
złej jakości miód, albo może być również utlenienie. Może to też być charakterystyczne, jest to na przykład przy miodzie wrzosowym. Tam jest dosyć duża woskowość. Ale on ma taką, tak samo jak lipowy ma tą charakterystykę właśnie aptekarską troszeczkę, to wrzosowy ma taką bardziej woskową. Ale mówię, prywatnie to dla mnie to jest zaleta, bo to tak kojarzy się miód, wosk, ul. To pięknie, mi się to pięknie balansuje. I ostatnia. Posmak drożdży, no, charakteryzuje się takim posmakiem drożdży. Posmakiem drożdży, czasem chleba na przykład, tak. Chleba. No. A przyczyny, no to wszystko związane z drożdżami, czyli z błyszczem drożdży, za dużo drożdży. Pozostawienie tego miodu nad osadem na zbyt długi okres, także nie zlaliście go w czasie, za długo stał, to przeszedł ten smak. Zbyt krótkie leżakowanie może też być tego przyczyną. Zła filtracja, ale to jeżeli już chodzi o bardziej o komercyjne miodosytnie, bo w domowych warunkach raczej to tak z tą filtracją to różnie. Jest ciężko w domu filtrować. I w domowych warunkach bardziej tutaj można powiedzieć brak użycia środków klarujących, które sprawią, że nam właśnie te drożdże wszystkie opadną i oczyszczą miód z takich osadów i aromatów. To byłoby to na tyle. Chyba to są podstawowe wady w miodach. Oczywiście można by się jeszcze w nie zgłębiać, najlepiej jakbyśmy tutaj na żywym organizmie to przeprowadzili, ale nie mamy tylu miodu przez badanie. Tyloma badami. Natomiast jest jedna rzecz, którą musicie sobie, chciałbym, żebyście sobie zapamiętali, że wiadomo, wady wadami, natomiast no nie popadamy w jakąś paranoję, także jeżeli spróbujecie teraz swój miód, to będzie, o kurczę, kiepski, bo tam ta niczność jest za duża, czy coś, nie? Ważne, żeby wam smakował. Dokładnie, ważne, żeby wam smakował. To jest bardzo subiektywne, prawda? Jeżeli robicie dom miody w domu, robicie je wszystkim dla siebie, dla znajomych. Jeżeli wam i osobom w waszym otoczeniu one smakują, to fajnie, super. Róbcie to, co robicie. Jeżeli macie problem z jakąś z jednych z tych wad, to mamy nadzieję, że może chociaż troszeczkę się przyczyniliśmy do tego, że postaracie się ją wyeliminować, ale tak jak mówię, no, bez popadania w paranoję, w domowych warunkach robicie tak, żeby wam smakowało, prawda? To, co przedstawiliśmy, to są bardziej taka koncepcja oceniania konkursowego, sędziowskiego. I na co trzeba położyć nacisk? Niektóre z tych wad w niewielkiej ilości jeszcze nie są wadą. One na przykład tataniczne chociażby, ona w drobnej ilości występuje w miodzie, wręcz powinna. Tak, jest pożądaną nawet cechą niektórych miodów. Ale jeżeli już jest nadmierna i przeszkadza, to już jest błąd. Wiadomo, kwasowość to samo. To wszystko musi się znaleźć na tym balansie, o którym my często degustując miod mówimy balans. Oczywiście niektóre wady są po prostu wadami i tutaj już nie ma co dyskutować, jak chociażby występowanie siarki czy żelaza, tutaj nie ma jakiegoś tam kompromisu. Ale tak jak Krzysztof powiedział, przede wszystkim ma wam smakować. Jeżeli uważacie, że macie w tym wadę, spróbujcie ją wyeliminować. Może jakoś się przyczyniliśmy do tego, żeby wam tu jakoś podpowiedzieć. I to chyba wszystko, nie będziemy przedłużać. Tak, dosyć długi odcinek wyjdzie. Dosyć dużo tego było, dlatego na koniec rzuciliśmy się kartką posiłkową. Sorry, jeżeli was zanudziliśmy, ale trzeba było to zrobić. Myślę, że się przyda. I chyba ciekawy odcinek w sumie będzie. Mam nadzieję, że tak, że na pewno potrzebne. Dziękujemy za tą podpowiedź, Krzysztof. Ten odcinek jest z twojej sugestii. I pamiętajcie, jeszcze raz was odsyłamy do tego linka. Przepraszam, linku. Na dole, jeżeli byście chcieli wspomóc osobę potrzebującą, czyli Emilkę, córkę Macieja Miodosytnika, naszego człowieka, jakby nie patrzeć. Wszystkie szczegóły znajdziecie na dole, to już chyba tyle wystarczy. My się już znamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Się w ogóle przedstawiliśmy na początku? Ta. Tak. Tak? Tak.